Okay, let's party. Are you ready to face torture? Insanity? What? Death? All in a day's work for a psychonaut. Siemanko, ja jestem Geeks, a to jest kolejny odcinek z gry Psychonauts. Znajdujemy się w koszmarze Raza, a raczej w jego umyśle. Musimy dostać się na szczyt Góry Cierniowej, gdzie jakiś koszmarny dentysta zdęca się nad Dogenem, czyli jednym z dzieciaków z obozu. No i z tego, co widzieliśmy w cutscence, chce mu po prostu ukraść mózg. O, kolejny bagaż doświadczeń. Tam bagaż emocjonalny chyba. Jest jak zwykle wesoło. Przynajmniej w grze. No nie? Dobra. Ułożono wszystkie bagaże emocjonalne. Odblokowano wszystkie. Nie zdążyłem przeczytać. Nie wiem co. Co to jest? Złoty hełm. Podniesiono maksymalną ilość warstw projekcji. Wzrósł maksymalny poziom głębokości projekcji. Nice. Tu jeszcze ucieka jakiś ten... To nie jest bagaż emocjonalny, tylko... Nie wiem, jakaś taka skrzynka. Zasób. Okej. Okay. Mamy kolejną historyjkę. Świat powinien zasmakować moich jaj. Ja pierdolę. Jesus, twórcy. Serio? No dobra, co to jest? Jakieś góry na słońcu, albo jaja na słońcu się wygrzewają. Okej, coś się wykluło. Jakiś ptaszek idzie sobie. Spotyka ogromną rybę. The fuck? Wskakuje na rybę. Gdzieś na niej jedzie chyba. Ja pierdolę. Aha. Kurczak pojechał do Luna Parku. Jeździ sobie... W filiżankach. Zaatakował go ktoś promieniem, czy to on? Co tu się dzieje? Okay, what the hell was that? I'm seeing some crazy stuff in here, Sasha. This can't be right. Ach, why did I buy the cheap brain tumbler? No właśnie. Coś tutaj się grubo nie zgadza. Straszna wiksa. Dobra. Chodź tutaj, chodź. Chodź. Dobra. O, ale udało mi się sporo tych grotów zebrać. No dobra, króliczku, prowadź dalej. Podoba mi się, że jak uderzam tymi pięściami, to przy ostatnim uderzeniu tak ekran się ten... rozmywa. Zajebisty efekt. What the fuck? Czekajcie, bo się zagapiłem. Coś tam dojrzałem. Ech, dobra. Chodzę. Wybaczcie. No dobra. Tajemnicza wieża. A czy jest tutaj w ogóle informacja, ile figmentów zebrałem? Wymysły wyobraźni 77 z 92. Aha. To są wymysły wyobraźni. No, ciekawe. Dobra, nie muszę wszystkich zebrać. Najwyżej później będę sobie to maksować. There's no way to get any higher. You must use your levitation power. Co takiego? I don't know how to levitate. I had no idea you were at such a remedial level. Hey. Lucky for you, we have one of the world's foremost levitators on staff. Agent Mia Vodello. The mental minx. Precisely. You'll need this oarsman's badge to reach her at the docks. I'll try to determine where this interference is coming from. Return when you've earned your levitation merit badge. Ja pierdzielę, to ten etap w tym całym mózgobębnie jest strasznie długi. Przerąbane. Trzeba non stop się cofać i zdobywać odznaki. Where would you like me to take you, Agent Crawler? Gdzie? Do głównej stróżówki. Odwiedzimy w końcu sobie sklepik. Już wiem, gdzie się znajduje. Oh, bring me back a burger this time, will you? Oczywiście.
Nie ma sprawy. Wezmę ci burgerka. O, zobaczcie. Czyli te pnie są wszędzie. Przejście do tego podziemnego metra. Znaczy no, jakie może być metro? Chociaż wiecie co, byłem kiedyś w Czechach i tam metro wyjeżdża czasami na powierzchnię. Także nie wiem, czy technicznie to nadal jest metro? Przynajmniej tak się zwało. Dobra. Główna stróżówka, a potem pójdziemy po tą odznakę. Dobra. Agent Crawler. Excuse me. I told you them burgers ain't ready. No, you didn't. The coals ain't hot. They're not gonna be done for a while. Maybe a week. A week? Oszalałeś. They're back ordered. I'm the only one back here. These things take time. I don't even want a hamburger. Oh, well, why didn't you say so? So, what do you want? Oh, that's my last cobweb duster. Take that into someone's mind with you. You can clean up. They're happy to be rid of the webs, and you can turn them in for psi cards. Okay. Bardzo fajnie. Tylko, że ten pajęczynow sysacz kosztuje aż 800 grotów. Now with that, you dobra, can też za drogie. Now, też za drogie. O, na to mi stać. Dream fluffs. Delicious, nutritious and cheap. Each one is packed with concentrated mental health. You shouldn't go anywhere without a pocket full of those. Aha, czyli to jest taka przenośna apteczka. Now, you take that psi card there, put it together with 9 psi cards, and you'll have yourself a brand new psi challenge marker, which is worth a whole rank, you know. No właśnie, co to jest ten cały challenge marker? Challenge marker. Zobaczmy, kupię to. I'll take it. Sold to the big-headed kid with the gloves. What else can I do you for? Now, you take that psi card there, put it together with 9 psi cards. Dobra, wiem, mówiłeś. You have a brand new... Now that Dawson rod will help you find arrowheads that are buried deep. That's where all the really valuable ones are, you know. Find 3 or 4 deep deposits, and that baby pays for itself. It costs you money because it makes you money. Spoko, myślę, że to się przyda. Dzięki temu będę mógł więcej grotów wydobywać. I'll take it. Alrighty then. Groto wyciągarka służy do wyciągania głębiej ukrytych, bardziej wartościowych grotów strzał. Wyekwipuj groto wciągarkę, a następnie obserwuj, jak zaczyna brzęczeć i zmieniać kolor. W ten sposób daje ci znać, że zbliżasz się do głęboko ukrytego grotu. No, czyli to jest tak jakby wykrywacz metalu, tylko na groty. Gdy będziesz w dobrym miejscu, zacznij szybko naciskać trójkąt, by wydobyć grot z ziemi. Dobrze, wiem. Dobra. O, zobaczcie. Mogę przyporządkować moc do przycisku. Strzelectwo. Aha, mogę strzelać tym R2, R1, L1. Okej. Okay. Nie, dobra, niech zostanie R2, tak jak było. Ale tak, groto wyciągarka. A, fajnie. I'm not picking up anything. Must not be any deep arrowheads nearby. Dobra, jak mam to schować? Zobaczcie, po lewej stronie jest jakiś taki wskaźnik. Schowaj to. Schowaj to, mówię. I'm not picking up anything. Must not be any deep arrowheads nearby. Dobra. Jak mogę użyć tych rdzeni psaj? To jest ciekawe dla mnie. Znacznik wyzwania. Aha, muszę je wymienić u Forda. O, w mordę. Czyli muszę do niego iść. No bo, jak pamiętacie, ten gość cały czas się podszywa pod innych ludzi. Raz udawał poszukiwacza skarbów. Tutaj udaje sprzedawcę. Dobra, to kupię może jeszcze parę tych rdzeni. Dobra. Hey, where's my hand? Just kidding. I just wanna buy stuff.
Don't push me, Sonny. I can reach you with this spatula. Now, you take that Psi-Core that sold to the big-headed kid with the gloves. What else can I do you for? Now, to wezmę kilka. Alrighty then. What else can I do you for? Now, you take that Psi-Core there, put it together with 9 Psi-Core sold to the big-headed kid with the gloves. What else can I do you dobra, for? Jeszcze jeden. Sold to the big-headed dobra, kid with dziękuję, the gloves. Dziękuję. What else can I do you for? That's it for now. Już niczym. Alright, go get more airheads and come on back. Support your local merchants. Tak, tak. Ciekawe, co jest tutaj. Read, zobaczcie, jakie ten. Jakie plakaty? Read Minds. Widzicie? Czytają coś z mózgów. O, kreskówka? Okej. What the fuck? Mogę przełączać kanały. What the fuck? Spoko. Nie jest to może telewizja z GTA 5, ale i tak cieszy oko. Dobra. To lecimy do tego agenta, spróbujemy wymienić te rdzenie i zobaczyć, o co chodzi z tymi znacznikami wyzwań. Całe szczęście mamy dostęp do tego metra. Będzie szybciej. Cyk. Where would you like me to... Do sanktuarium Forda. Let's go to Ford's. I mean... Yes, noble Psycho Master. Jezu Chryste. In recognition of your hard work, dedication and mental agility, I'm proud to bestow upon you the official merit badge for pyrokinesis. Nice. Tak po prostu? Wow, za co to? O, w mordę. Cool. I can't wait to burn some... Hey, what are we doing here? Inside your mind? Well, I thought you'd like to be in a familiar place for your first pyrokinesis lesson. Lesson? Shh, now, think of something you'd like to burn. Oh, yes, I heard you were raised in the circus. But why would you want to burn all these happy memories here? If they were happy memories, I wouldn't have run away. My dad, w sumie racja. He hates psychics, and he knew I was becoming one. So all day long he would force me to practice my acrobatics, hoping to distract me, or maybe hoping to kill me. I never was sure. And why are you still talking when you could be burning stuff? Tak jest. Dobra, ja sobie troszeczkę zmienię przypisanie. Podpalanko zrobię na R2, a strzelectwo na R1. You can do it. No dobra. Great, whoa. Great. Now, burn the burn them all. You're getting warmer. Keep going. Woo, it's getting hot in here. Rasputin, lock your mental focus on this last one and hold it while you use your pyrokinesis power. Dobrze. Think heat. Nice. Excellent work. Fire is pretty. Okay, that's the end of the lesson. You're free to go, but you have to promise me only use your power, pyrokinesis only, when it's very, very important or it's really, really entertaining. I promise. Jakiś film. And if you're trying to impress girls, make sure none of them have on a lot of hairspray. No raczej. Fajnie. Okej, okay, czyli zniknął ten znacznik. Okej, okay, chodziło o to, że muszę właśnie do niego się przejść, żeby mi dał te nowe moce. Dobra, ta pirokineza nie jest czymś takim, że wiecie... nie trzymam tego przycisku i nie zionę ogniem, tylko się skupiam, więc chyba po R1 będzie lepiej. Okej. Okay. Agent Crawler? Sean, how goes the training? I'd better go. Good luck, Rasp. Tam na dole chyba muszę. Muszę tam na dół pójść, żeby wymienić te rdzenie. Czekajcie, chyba nie zostały zużyte, nie? Nie, mam 5 rdzeni.
No dobra. Ford said that I can use this machine to turn pine needles into delicious taffy. I said it turns metal cobwebs into psychards. Just testing your hearing. But you gotta buy a cobweb duster at the camp store first. Yeah, yeah. Ah, don't you yeah, yeah me. Man, he's like a little bat. Bat your head in, punk. Nice. A to drugie? A, dobra, to jest to. Daj mi znacznik wyzwania, czymkolwiek to jest. O! Zobaczcie, w ten sposób zdobywam nowe moce. Mogę kilka na zapas? Aha, nie mam... Jak nie mam wystarczająco? Aha, dobra, okej, aż 3 zużyłem. Damn. No dobra. Fajnie. Powoli tutaj coś się klaruje. Gra jak przystało na starą oldschoolową gierkę. Nie za dużo tłumaczę tak wprost. In recognition of your hard work, dedication and mental agility, I'm proud to bestow upon you the official merit badge for telekinesis. Nice. Uwielbiam tę jego pozę. Wow, jaka łapa. With telekinesis, we can use our minds to grasp an object and then throw it. Go ahead, try it yourself. Dobra. Come on! Chcę to namierzyć. Nie mogę. O! Wow! Zobaczcie, mogę. Fajnie! Now! Let's see if you can make it through the hoop. You sound like my dad. Hey, I've been thinking about that. Why that guy hates psychics so much? What do we ever do to him? Well, psychics killed his whole family. O kurde. Cursed them and all their descendants to die in water. Whoa. Yeah. No, heavy stuff. Talk about baggage. Tell me about it. And the weird thing is, I'm pretty sure he's actually psychic himself. Oh. Ha! Cuckoo! Well, you can work on him when you get home. For now. Oops! Cuckoo! Dobra. Zmieńmy to na L1. Pirokineza R1. Dobra. L1. Nice! Oh, great shot! Let's see you do that again. B! That's bingo! Okay, last one. Right down the center. To jest. Now, try to throw that baby right through the hoop. Now, let me show you something. Pick that trash can up and aim your toss at the side of the caravan. Okay. Kurde. Oh, be careful now. Czekaj, czekaj, czekaj. Zobacz, jaki jest dźwięk. Jakby puścił bąka. Grab it. No dobra, i co? Kablooey! Throwing something against a wall is a little more destructive than tossing it around on the ground, isn't it? Oh no! Another one of my senses! Now how'd that get in here? Looks like we're in luck. He doesn't see you yet. Why don't you smash him on the head with that handy trash can? Come on! Use telekinesis to pick up the trash can and throw it at that sensor. Powiem wam, że to musi być bardzo trudne, żeby... tak wycelować w czasie walki. No też kotak namierza troszeczkę. Looks like the trash took him out. Next lesson, we'll work on your snappy one-liners. W sumie racja. Przydałoby się troszeczkę. No dobra. Okej. Okay. To już wiemy, jak zdobywać nowe moce. Znajdź wystarczającą ilość głęboko ukrytych grotów strzał za pomocą grotowyciągarki, by móc kupić pajęczyno-wsysacz. Dobrze. I zdobądź od Mili odznakę lewitacji. I Mili miała być w porcie chyba.
Dobra. Lecimy do tego metra. Where would you like me to... Do stróżówki. Drop me outside the main. Oh. Ring me back a... Dobrze, dobrze. Dobra. To spróbujmy użyć tej grotowyciągarki. O, coś tu się ruszyło. O, 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 jest jakiś sygnał. Czekajcie. O! Coraz głośniej piszczy. Nawet pad mi zaczął wibrować. O kurde. Czekajcie, muszę trójkąt szybko wciskać. Kurde, gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. No mordę, gdzieś tu. O! Tutaj. Mordę, no. Wciskam jako szalały. Tutaj? Tutaj strasznie wibruje. Tutaj słabiej. Kurde, to jest ciężkie. W mordę. O, udało się. Jezu, ale trzeba naprawdę szybko wciskać. No i... Hello children! I hope you're all having a happy and safe summer day here at Whispering Rock. Must not be any deep I just wanted to tell you that we are having a party out here on the floating dock and okay, I'd love do you all to come. It's levitation training, baby, and it's fun, fun, fun! Just grab a canoe and come join the party! Dobra, zobaczmy sobie mapkę. Gdzie te doki mogą być? Okej. Dobra, tutaj jest parking. A, dobra, widzę. Jest zaznaczone. No powiem, że strasznie ciężko się to wydobywa. Myślałem, że mi palec odpadnie. O! O, gdzieś tutaj. Dobra, udało się. Nice! Naprawdę dużo można znaleźć. Dobra. O kurde. Nieźle. Dobra, zajrzę do tego dzieciaka. Co on tutaj robi? Jak to było? A, kółkiem się chowa. Great shot. Well, partner, it weren't great, but it weren't bad neither. No okej. Okay. Nie być taki surowy wobec siebie. Jezu, ciężkie to jest. Naprawdę ciężkie. O, tutaj. Don't be late. Levitation class has already spokojnie. Begun. Come on out to the floating dock before the party is over. O, tutaj, 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 tutaj. Dobra. Ciężka sprawa. Dobra.
Nie będę was zanudzać, po prostu sobie to tam w offline poszukam. Bo długo to trwa i no nie jest łatwe. Dobra, czyli do doków tędy. Okej. Hangar na łodzie i plaża. Dobra, zobaczmy. Jeszcze sobie tylko te wezmę. Co to za ścieżka? A, widzicie. Widziałem. Okej. Właśnie, bo te karty też trzeba zbierać. Trzeba mieć ich zawsze... Okej, nie chcę tędy iść. Trzeba mieć ich zawsze 9, nie? Żeby zdobyć rdzeń. Nie, muszę mieć 3 rdzenie psa i chyba 9 kart psa. Dobra, nieważne. Zobaczmy, co tam w misji głównej. Tylko jeszcze sobie szybciutko zapiszę. Zobaczcie, akurat przed cutscenką się wyrobiłem. Dosłownie 2 kroki. O kurde. O. Wygląda dość strasznie. You have a water phobia? Me too. Huh? No. Well, yes. I just my family has this problem with water. It's a bunch of hooey. To już wiemy. Some old gypsy curse about how we're all supposed to die in water. If you can believe that. Oh, I thought it was about the whole thing with the brain-eating fish that walks out of the lake at night to hunt for victims. Nie, nie, ona jest spoko. Well, see ya. Jego spojrzenie. I saw you and Lily talking in the coach's class, and I was wondering, were you asking her to go with you? What? No! I'm here to train. No distractions. Excellent! Bye! Zauważyłem z tyłu jakąś książkę i kartę. Zobaczcie, co to jest? Komiks o psychonautach. Why don't you come on up and score yourself a cobweb duster before they're all sold out? Dobra, dobra. Nie strasz mnie. Kurde, jaki typowy sprzedawca, co? Znalezione skarby. No, zobaczcie. Komiks o psychonautach numer 1. Porywający komiks o powstaniu psychonautów. Skąd wzięli swoją nazwę i jak powstały ich pierwsze kostiumy. Również wprowadza postać Klajda Ostrożnego Kuguara, który uczył, jak bezpiecznie wzniecać ogień. Okej. Okay. Spoko. O! Nie doskoczyłem. Demet. Muszę uważać na tego potwora. Dobra. Jeszcze jedna próba tylko. A jak się nie uda, to walić to. Może właśnie potrzebuję jakiejś mocy. Nie? Mogę tutaj coś poruszyć? Nope. O! Dobra. No może później. Mogę się z nim bić? Nope. Nic im nie robię. O, tu jeszcze jakieś karty, jakiś domek. Oh, Dogen, are you okay? I had the strangest machine-induced dream about you. TV? Well, first of all, Sasha 9 invited me down to his secret lab, and... TV? O nie, on nie ma mózgu. He's completely brainless. The dream was true. Dogen, don't worry. I know where your brains are. They're in... like this crazy... Dream Thornbush Straight Jacket Tower Place. Hacky sack. You go to the TV lounge. I'm on the case. I just need a little more advanced training to prepare. O, w mordę, więc to jednak nie był tylko sen.
Okazuje się, że ten szalony dentysta naprawdę ukradł mu mózg. Co to jest? Has anyone seen Dogan Bull? He didn't show up for band practice and I'm a little worried about him. Phoebe. O, właśnie. Dobra, zajrzyjmy sobie tutaj do tej chatki. O! Teraz udaję rybaka. Check it out, Admiral. I'm an oarsman, first class. Hey, it looks like all those weeks in the canoe simulator really paid off. Yes, sir, Admiral, sir. Well, let's get you afloat. So? Finest of the fleet. I'll take good care of her, sir. That lake isn't as peaceful or as harmless as she looks. Now, don't take her out too far. Kurde, nie chciałem wsiadać. A ten co? What's that round thing up on the dock? That thing? Oh man, let me tell you about that thing. That thing is none of your stinking business. Okay. I know you. Mogę cię uderzyć? Hey! Aha, nie mogę przejść po prostu. What are you guys doing? Beat it, new chip. Aha. No dobra, oni mi tutaj blokują przejście. Ale pewnie mogę tym kanuj tam się dostać. Czy nie? Zobaczmy. Okej, jakie dziwne sterowanie. On sale now in the main store, we have a special on Dream Fluffs. You hear me? Dream Fluffs. They're good for you. Keep a pocket full of these for a quick boost of mental health. Kółkiem się pływa do tyłu, a X-em do przodu. Tell me everything. A jak mam to zebrać? Jak ja nie mogę wysiąść? Dobra, whatever. Na razie nie wiem. Spróbuję tutaj zacumować. Mogę? Nie mogę. Ojejku. Do tego dzieciaka popłynę. Holy mackerel! Oh, sorry, not you. What else? Co się stało? Hey, Elton. Have you heard anything else about that thing in the lake? Huh? Oh, not really. The fish are kind of going crazy about Bobby and Benny over there torturing anything that swims too close. Oh, somebody should do something. Yeah. Oh, kurde. Well, I suppose I could go talk to them. Whoa! Już tam byłem. Gadanie do nich za bardzo nie przemawia. No dobra, spróbuję sobie użyć tej łódki. No. Holy mackerel! Oh, sorry, not you. Jak mogę tutaj zacumować? Damn. Czekajcie, muszę podpłynąć tutaj. Ojku. Jezu, jak ty się tym steruje. Sterowanie to chyba najgorsza wada tej gry, wiecie? Mogę się tutaj... Nie mogę. Dobra, nie wiem. Nie ogarniam na razie. Płynę do tej laski. A może tak. Okej, po prostu sam wysiadł. There she is. And there you are, darling. Don't worry. I got in contact with your father and he's going to be here tomorrow to pick you up. My father? O nie, tylko oh, nie to. Gotta go. The race is starting. Lily. Oh, hey Raz. Listen, I made you something. It's kind of stupid, but they stole Dogan's brains. No, he's just like that. I had a nightmare where this mad scientist guy said he was gonna take them out, and... Was it a creepy-looking freak with a shower cap and a stainless steel, three-pronged claw? Hey, that's my nightmare. So it's not just me. But how? And why all the meat? I don't know, but I think it's time I find out where this is coming from.
Let's rendezvous tonight at the old boathouse for debriefing. This is so cool. Nice. Yeah, it feels like that time in True Psychic Tales 314 where... Shut up! Wow, ale popłynęła. No dobra. Zobaczmy. No dobra, zagadam z nią. Agent Vodello? I have been ordered to report here for levitation training. I've already done the coach's obstacle course, and Sasha showed me how to shoot. You know, I'd expect that sort of recklessness from Orso, but Sasha? Agent 9 said you were the most powerful levitator the Psychonauts had. Sasha said that? Really? I didn't know you noticed. Oh. Well, you know. Wyczułam jakiś romansik. Best teachers. Flirt! Okay, let's party. O kurde. Look who made the scene. Agent Vodello? Where are you? On TV, of course. O kurde. Where I was always meant to be. I mean, look at my hair, darling. How can hair this fabulous not be on TV? Now, darling, the best way to learn levitation is to just try it. I'm going to give you a levitation learner's permit. It will only work while you're in my mind. After you finish my course, I'll give you the real thing, baby. First, you gotta show me you know how to use it. What the hell? Fajne. Omiń bramkarza przy wejściu na imprezę Millie. No dobrze, moi drodzy, ale to zrobimy już w kolejnym odcinku. Dokończymy sobie ten trening lewitacji. Klimat jest zarąbisty. Troszeczkę disco. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę. No i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Bardzo by mi to pomogło. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.